To cześć, witajcie na kolejnej autystycznej audycji. Dzisiaj jest ze mną Sylwia ponownie. Cześć Sylwia. Cześć Aspimanie, cześć Paweł. Ja jestem Paweł i tworzę jakby ten kanał, znaczy właścicielem jestem, tworzę z różnymi innymi ludźmi. A Sylwia ma takie kanały na Facebooku jak Aspi Zaklinaczka i Mikilita Aspi. Więc linki też umieszczę na dole, a ja mam po prostu to, co widać zawsze. Czyli dużo. Dzisiaj mamy taki temat, jak tworzyć relacje w spektrum autyzmu. Jest to odpowiedź na ogólnie zadanie pytania w prywatnej wiadomości. I jeżeli jeszcze miałbym to rozwinąć, to na pewno będziemy na następnych audycjach mówić o różnych innych aspektach w relacjach. Dzisiaj rozbiliśmy ten temat na początek, jak tworzyć relacje z spektrum autyzmu, żeby się za dużo żeby nie zacząć od rozwodzić. początku. Tak, żeby zacząć od początku, żeby było łatwiej nam rozmawiać, bo po prostu jakbyśmy mieli rozmawiać na kilka aspektów, jak tworzyć, jak budować, jak burzyć, to by po prostu... Tak, jak zaczynać, jak wchodzić lub nie wchodzić. Tak, jak wychodzić. Jak wychodzić, jak... Dobrze, to w odpowiedzi właśnie na takie zapotrzebowanie i taki głód informacji, który do mnie dotarł. Pozdrawiam tego młodego człowieka, który się do mnie zgłosił, który jest też jakby asystentem młodych ludzi w spektrum i bardzo się cieszę, że docierają do nas tacy ludzie, że widzą, że my po prostu potrafimy jakby opowiadać o tych aspektach w taki sposób, że inni się w tym odnajdują i komunikujemy się w tej przestrzeni fajnie i to jest właśnie ten element tego sprzężenia zwrotnego, o którym ostatnio z Pawłem rozmawialiśmy, że to do nas wraca, bo my przekazujemy dużo rzeczy ciekawych, a później do nas wracacie z propozycjami, z zapytaniami, chcecie to rozwijać i to jest bardzo ciekawe. Więc ten temat właśnie relacji dzisiaj będziemy rozmawiać w kategoriach. Dzisiejszy odcinek będziemy skupiać się w ogóle na relacji od początku, jak budujemy relacje z samym sobą od dziecka i jak to później ewoluuje w momencie, kiedy jesteśmy nastolatkami, jak to przechodzi, jak rozwijamy się właśnie w tej naszej relacji z samym sobą, jak się poznajemy, jak budujemy się, jak w tym całym procesie poznawczym przechodzimy przez pewne etapy, jesteśmy w tym bardzo uważni, bądź też nie rozumiemy pewnych rzeczy na początku, albo cały czas naśladujemy pewne rzeczy, bo nie jesteśmy w stanie czegoś zrozumieć na danym etapie, bo ta dojrzałość jest zupełnie inna i bardzo indywidualna. Powiedz, Paweł, jak ty to widzisz, ten temat, jak ty to czujesz? Więc w sumie ja myślę, że od najmłodszych w sumie lat, odkąd jakby pamiętam, jakoś nie potrafiłem wchodzić w jakieś głębokie relacje, ani nie zabiegałem o jakieś takie głębokie relacje. Owszem, potem na początku, jak byłem nastolatkiem, to bardzo chciałem mieć tą dziewczynę i bardzo skupiałem się na tym, żeby mieć takie relacje jakby, nie wiem, jak to, romantyczne. Takie bliskie, intymne. Takie bliskie, intymne. I w sumie bardzo szybko to ogarnąłem, nie miałem z tym jakoś wielkiego problemu. Po prostu szybko ogarniałem związki, miałem ich bardzo dużo. Bardzo, wow. Bardzo szybko tworzyłem umiejętnie wchodziłem w te związki, zawsze byłem odważny, chociaż na początku nie, bo w sumie można tak powiedzieć, że w wieku 16 lat byłem bardzo nieśmiałym człowiekiem w stosunku do dziewczyn i nie potrafiłem jakby zacząć tego pierwszego kroku. I w tym celu zacząłem czytać jakieś książki, jak podnieść pewność siebie i takie rzeczy brałem z biblioteki. I to pamiętam do dzisiaj, że stawałem przed lustrem i mówiłem sobie, Boże, jesteś tak niesamowitym facetem, nie? I zacząłem w to wierzyć w pewnym momencie.
Tak, naprawdę tak robiłem, bo tak te książki Przepraszam, że się kazały. śmieję, ale sobie po prostu to wyobrażam, bo wiesz, jak już odkryliśmy siebie, że jak ty coś mi piszesz albo mówisz do mnie, to ja to wszystko widzę i widzę sobie Pawła, jak się pręży przed lustrem, nie? Tak, i byłem takim nastolatkiem, który się właśnie prężył przed lustrem, jeżeli to tak można nazwać. Aczkolwiek moje początki przed tym prężeniem były takie, że jak widziałam grupę dziewczyn naprzeciwko mnie idącą, i do dzisiaj sobie to przypominam, to strasznie, wiesz, strasznie się bałam spojrzeć i potrafiłem przejść na drugą stronę ulicy, obejść je dookoła i wrócić na swoją stronę ulicy, bo zawsze szedłem jakby tą samą częścią chodnika i to było strasznie dla mnie takie, Boże, co mam zrobić? I mnie to zaczęło męczyć do takiego stopnia, to moje jakby OCD w tym momencie, że ja muszę coś zrobić, że bardzo chcę jakby wejść w tą relację, więc ogólnie to robię i zastosowałam bardzo jakby różne metody jakby budowania tej relacji jakby romantycznej, bo jak do dzisiaj na przykład opowiadam mojej żonie, to ona się bardzo śmieje z tego, bo ja miałam taki specjalny notatnik i na początku do pierwszych dziewczyn, co podchodziłem, mówiłem, czy chciałabyś ze mną pójść na kawę? I ona mówiła mi na Miałeś przykład gotowe nie. takie. A ja mówiłem, jaka jest przyczyna twojej odmowy? Czyli ty miałeś po prostu już pewne procedury, które Tak, stosowałeś, takie wiesz, takie. Miałem takie miałeś procedury. ty miałeś taką mapę po prostu tych, tworzyłeś taką mapę swoich jakby rozpisałeś to technicznie, że Tak. podchodziłeś i po prostu próbowałeś. Mimo wszystko, że po prostu tak do końca nie wiedziałeś, czy robisz to dobrze, czy nie jest to jakieś Tak. przerysowane, i robisz to po swojemu. I to na pewno było komiczne z perspektywy teraz, jak my to o tym rozmawiamy po tylu latach, Bo bo to to wszystko było. nas, to było, nas wszystko to teraz rozśmiesza. Jak ja sobie pomyślę o sobie, ja to byłam taką dziewczynką, która się bawiła z chłopcami. Ale nie miałam jakiegoś tam chłopaka, bo wszyscy chłopacy traktowali mnie jako kolegę. Więc nawet później, jak miałam już chłopaka, który miał kolegów, to oni wszyscy mnie traktowali. Ja byłam jedna dziewczyna i na przykład grupa 12 chłopców, nie? I tak dziwnie to trochę wyglądało, bo może ktoś myślał sobie, nadinterpretował te rzeczy, ale my się świetnie bawiliśmy. W tym sensie, że wiesz, że od dziecka lubiłam. Mam wrażenie też, że dziewczynki się nie chcą ze mną bawić, bo ja byłam taką bardzo aktywną dziewczynką. Ja zawsze byłam, wiesz, wszystkiego musiałam dotknąć, wszystkiego musiałam doświadczyć. Byłam odważna bardzo, chociaż teraz w trakcie jakby robienia wielkich tutaj researchu na temat autyzmu, jak to wszystko wygląda, no to miałam tendencję do po prostu, nie potrafiłam określić tego niebezpieczeństwa. I też wchodziłam w takie niebezpieczne czasem sytuacje, i o tym właśnie też dzisiaj uważam, że powinniśmy mówić, bo często właśnie jest tak, że młodzi ludzie chcą tak bardzo później mieć tego przyjaciela lub dziewczynę, lub jakiś tam, może nie to, że chcą tak bardzo. Może do końca nie rozumieją, czy tak naprawdę tego już chcą, tylko na przykład presja tego otoczenia jest, no bo na przykład kolega ma dziewczynę, koleżanka ma chłopaka i patrząc z perspektywy tego młodego człowieka, dla którego ta grupa rówieśnicza jest ważna i on chce tam zająć jakąś pozycję, bo to jest też psychologia grupy i tak dalej i tego rozwoju w okresie nastoletnim, to dla takiego młodego człowieka jest to bardzo ważne w tym momencie, tak? My możemy się teraz z tego śmiać, z naszych po prostu różnych rzeczy, które robiliśmy kiedyś, ale patrząc na nasze dzieci, patrząc na przykład na mojego syna teraz, gdzie on jest w takim etapie, gdzie on poszukuje w ogóle siebie, buduje, odnajduje się w tych relacjach z samym sobą, co lubi, czego nie lubi, poznaje siebie. To wiesz, ja się do niego uśmiecham i wiesz, go przytulam i mówię: słuchaj, nic się nie martw. Wszystko, co robisz, wszystko, o czym myślisz, wszystko, czego się boisz lub czego nie jesteś pewny, jest zupełnie normalne. I to nie jest powód do wstydu, żeby na przykład, że się czegoś nie wie w danym momencie, bo jesteś na takim etapie, w którym po prostu się wszystkiego uczysz i
Tak jak dzisiaj już wcześniej też rozmawialiśmy przed nagraniem, jak się nakręciliśmy troszeczkę i zaczęliśmy po prostu gdzieś tam na tych głębszych poziomach tych relacji rozmawiać, czym tak naprawdę jest ta relacja, czyli nawiązywanie jakby komunikacji z innymi, ale też odnajdywanie tych swoich potrzeb w sobie, tak? Czyli taka tożsamość swoja własna, że i właśnie w tym procesie, że zanim zaczniemy wchodzić w te relacje z innymi, albo zanim robimy te wszystkie po prostu, zanim tworzymy i wchodzimy w te doświadczenia nasze, to po prostu jesteśmy jakby cały czas tak bardzo jesteśmy takim świeżością w tym wszystkim. I nie można powiedzieć, że na przykład człowiek, który młody, który wygląda na pewnego siebie, jest taki, że tak naprawdę on tak bardzo radzi sobie z tymi relacjami, że o, już sobie radzę z ludźmi, bo na przykład super mi się rozmawia z dziewczynami czy z chłopakami, mam tam jakąś swoją pozycję w tej grupie, to ja już jestem po prostu tam najważniejszy i tak dalej. A to jest nieprawda, bo nieważne, czy jesteśmy w spektrum, czy nie jesteśmy w spektrum, młodzi ludzie po prostu popełniają gafy, robią głupoty, robią, szczególnie w grupie, badania wykazują, że okres nastoletni to jest najbardziej niebezpieczny okres dla człowieka. W ogóle, bo może być i przeważnie tak jest, że młodzi ludzie, którzy gdzieś tam samodzielnie nie wpadliby na jakąś głupią rzecz, którą można zrobić w grupie, presja grupy i tak dalej. I tutaj właśnie są różne wypadki i różne takie sytuacje, w której po prostu główną rolę odgrywa chęć jakby pokazania siebie z jakiejś takiej strony, która nie jest często prawdziwa. To jest chęć pokazania jakiejś taka eskalacja siły, takiej pewności, a to nie jest do końca tak naprawdę nasze, tylko po prostu to jest odgrywanie pewnych ról gdzieś zapatrzonych, przerysowanych. I to jest niebezpieczne chyba dla każdego młodego człowieka, żeby nie popaść gdzieś w takie aktywności dosyć niebezpieczne, bo wchodzenie w relacje to są konflikty, to jest komunikacja, to jest po prostu, jest wiele tutaj różnych innych aspektów, które po prostu dla młodych ludzi są czymś zupełnie nowym. I żeby, ja tak uważam, że nieważne z perspektywy rodzica, że nie, doszłam do takich wniosków, że nieważne, kim będzie nasze dziecko, nieważne, kim się stanie, ale najważniejsze, żeby czuło na każdym etapie, że my jesteśmy dla niego wsparciem. Czyli czy dzieje się coś dobrego, czy dzieje się coś złego, ten człowiek zawsze powinien mieć taki support z tyłu, takie tło, którym może tworzyć właśnie osoba, ktoś starszy lub rodzic lub ktoś z rodziny, który ma ten autorytet i pomaga, bo tak naprawdę ciężko jest się odnaleźć w tych wszystkich nowych sytuacjach, bo z jednej strony wiesz, wydaje nam się, że ten młody człowiek oczywiście jest tak, że bo to jest, mówi się, bo to jest głupi wiek, wiesz, okres nastoletni, w ogóle adolescent, to może się rozciągać na wiele lat, to nie musi się zaczynać w wieku 12 lat, a kończyć w wieku 19, to można mieć 40 lat i cały czas mieć, wiesz, mózg nastolatka, w tym sensie, że tak naprawdę to jest bardzo osobnicze i można popełniać głupoty w każdym wieku, tylko chodzi o to, żeby ten start był dla tych wszystkich młodych ludzi równy, żeby po prostu mieli możliwości tego wsparcia, żeby nie było tak, że od razu, jeżeli popełnią coś głupiego, zrobią coś złego, żeby byli skreśleni. O tym już pamiętasz, też rozmawialiśmy o tym skreśleniu, tak, że gdzieś tam robimy teraz jakby wchodzimy w ten mózg młodego człowieka, niekoniecznie w spektrum, który ma tam 15-16 lat. To jest okres, w którym zachodzą tam poważne zmiany i wszystkiego należy się uczyć znowu od początku. Mój syn kiedyś mi powiedział, pamiętam to zdanie, że
oczekujemy od młodych ludzi samodzielności, różnych, nawet w takich aktywnościach robienia różnych rzeczy, obowiązków i tak dalej, ale nie uczymy ich. Czyli oczekujemy czegoś, czego ci młodzi ludzie nie mieli jakby szansy się nauczyć. Szansy się nauczyć, że czasami takiego młodego człowieka po prostu trzeba wziąć za rękę i to nie jest domyślne, to nie jest domyślne, że my nie możemy wychodzić z perspektywy, że dla nas coś jest oczywiste, bo my już przeszliśmy sporo i mieliśmy swoje doświadczenie i możemy powiedzieć, a bo wiesz, jak ja miałam tyle lat, co ty, to zupełnie ty masz teraz lepiej i tak dalej. Nie możemy tak tłumaczyć młodemu człowiekowi, nie możemy go wprowadzać w poczucie winy, że ja miałam dużo gorzej i musiałam sobie radzić, to ty sobie radź, tylko chodzi o to, żeby zapewnić temu człowiekowi takie poczucie bezpieczeństwa, żeby on nie popełniał tych głupot, żeby nie zrobił sobie krzywdy, żeby inni mu też nie zrobili krzywdy, bo wiadomo jest, że w tych interakcjach rówieśniczych to po prostu dochodzi do różnych wypadków, bullyingu i tak dalej. I ja uważam, że takie rzeczy jak trening umiejętności społecznych, o którym też rozmawialiśmy, jeżeli jest chodzi bardzo o przydatne. Taki bardzo przydatny, to ja nie rozumiem, dlaczego całe społeczeństwo od początku nie jest to przedmiot, który jest na przykład wprowadzany od podstawówki, od pierwszej klasy na pewnym poziomie i on powinien ewoluować, bo tak naprawdę komunikacji, właśnie tych potrzeb i tak dalej, uczymy się, ale każdy się uczy inaczej, czyli powinien to być przedmiot obowiązkowy. Na przykład jak byłem nastolatkiem, to ogólnie powiedziałem, że nie miałem problemów w nawiązywaniu tam romantycznych relacji. Szło mi to naprawdę świetnie, ale u mnie największym po prostu problem było utrzymaniem ich. Po prostu, wiesz, każda osoba, która na przykład zapisałem sobie w notatniku, nie, i wiesz, i robiłem jakieś imię i zacząłem wypisywać, co ona lubi, kim jest, w ogóle jakie ma zainteresowania, szukałem jakichś tam wspólnych linii, to potem następowały takie, wiesz, ja bym to nazwał crash dumps, czyli po prostu takie wywalenie z systemu, nie? Gdzie było na przykład takie coś, że jedna osoba lubiła trzymać się bardzo za rękę, a druga tego nienawidziła. Jedna chciała się tulić, druga się nie chciała tulić. I w ogóle każdy człowiek był inny i w tym momencie nie dało się wypracować takiego jednego jakby jednego kierunku, który można by było po prostu ogarnąć i robić, a jeszcze mało tego, po prostu przecież gospodarka hormonalna u kobiet się zmienia w ciągu 30 dni dosyć zawrotnym tempie, więc w jednym tygodniu chce tak, w drugim tygodniu chce tak, a w trzecim tak i po prostu weź to ogarnij. Nawet jak już jesteś sam w związku, to jest to trudno po prostu wyuczyć się, nie? No widzisz, to jest właśnie taka kwestia, że nie możemy tutaj rozmawiać w ogóle o jakichś gotowych instrukcjach. Ty Nie, stworzyłeś nie. sobie, ty stworzyłeś sobie na te czasy program, bo tak naprawdę to ty już tworzyłeś tam program, bo zapisywałeś już jakieś parametry i ja się teraz to odnoszę do tego, co ja sobie wyobraziłam w mojej głowie, jak ty mówisz, no tam Marysia to lubiła to i to, a Gosia lubiła to i to. I teraz tak, ja taki Paweł, no dobra, to Gosię wezmę za rękę, a Marysię wezmę przytulę. Wiesz, o co chodzi, że tu wykazuje się i pokazujemy to, że jesteśmy sztywni w tych relacjach czasami, że odbieramy te informacje z otoczenia i ten brak elastyczności jest dla nas problemem, żeby odpowiednio jakby stosować naszą wiedzę na temat zdobytych już jakichś tam ludzi. I później jest tak, że to jest taka dezorientacja, że no tak, no ona tego nie lubiła, to może ta następna dziewczyna też tego nie będzie lubić, ale może być zupełnie odwrotnie, że ta druga dziewczyna może zupełnie to... Każdy no nowy właśnie. Człowiek, każda nowa relacja to jest nowy język, który musisz No, no opanować. I właśnie. To jest największy problem w ogarnianiu relacji. I nie ma na to gotowej instrukcji. No to tak jakbym miał teraz podać każdemu instrukcję obsługi Sylwii Bagińskiej. No jak? O, jest bardzo trudno, wiesz, do mnie dotrzeć. Uwierz mi, że to jest challenge taki, że mój mąż do tej pory się śmieje, że mnie można albo kochać, albo nienawidzieć. To są tylko dwie opcje, więc... No moja żona cały czas mówi, że ją całe życie zaskakuje, więc... Znaczy...
wiesz co, ale on nie myśli sobie, on sobie myśli w takich kategoriach, że to on jest trudny, że to ja jestem trudna, ale on nie patrzy z tej mojej drugiej strony, że tak bardzo ciężko zdobywamy, wypracowujemy te relacje. Ale o tym będziemy rozmawiać w następnym odcinku, o naszych dorosłych tutaj już relacjach. Teraz wracamy do tych naszych młodych ludzi, którzy po prostu są takimi jakby laikami, ale ja bym powiedziała, że jakby ten stan laika to jest bardzo fajny stan, bo to jest właśnie ta świeżość tego umysłu i te doświadczenia, te pierwsze razy, te wchodzenie właśnie w różne rzeczy, że to są po prostu... To są rzeczy, które też nas kształtują później. Mamy te doświadczenia i jak dzieje się coś złego w tym okresie, to pamiętamy po latach i mamy też takie traumatyczne przeżycia też, nie? To, co nas śmieszy, jest śmieszne, ale to, co nas przerażało wtedy, też nas po prostu gdzieś tam z perspektywy czasu później patrzymy na siebie i mówimy, kurczę, jednak zrobiłem to źle, mogłem to zrobić inaczej. Tak, oczywiście, albo ktoś mnie źle... Jest tego masa. Jest tego masa. To są historie po prostu, z których się... najważniejsze, że mamy już taki dystans do siebie, że już nie są spowodowane takie traumy w stosunku do tak, tego. Tak, że wiesz, tak jak na przykład patrzę na młodych ludzi w ogóle, to widzę, że oni też korzystają z różnych takich przerysowanych źródeł, na przykład telewizja, social media, te wszystkie rzeczy, które są modne, no niekoniecznie mają dobry wpływ i nigdy nie miały dobrego wpływu. Nawet wiesz, w tych momencie, kiedy my byliśmy młodzi, tylko że no, te czasy się zmieniły. Teraz jest ten wirtualny świat, jest ten dostęp do tych obrazków różnych i tak dalej. I teraz właśnie popatrzmy sobie na takiego młodego chłopaka, który, nie wiem, jest po prostu dorastającym chłopakiem, gdzie mu się ciało zmienia. I teraz on patrzy na internet, gdzie są jakieś kobiety, które młode kobiety, dziewczyny, które wyglądają bardzo dojrzale. One gdzieś tam już, wiesz, już wchodzimy tutaj w te przestrzenie takie, że dostępność kosmetyków, ciuchów, strojów, wiesz, tej ekspresji, że makijażu i tak dalej, że czasami później nie wiemy tak naprawdę, jak ta osoba naturalnie wygląda. Ale nastolatki za moich czasów też się malowały, więc też... A ja się nie malowałam, wiesz, ale nie mam z tym problemu, tylko wiesz, co chodzi, żeby młodzież widziała tą naturalność na początku, jak oni wyglądają. Oczywiście używali tych rzeczy, bo przecież to jest fajnie, ubrać się fajnie, fajnie się pomalować, użyć sobie jakichś dodatków, to też tworzymy jakąś po prostu siebie, jakiś wizerunek, który po prostu nam, nie wiem, odpowiada, który jest nam wygodny, który daje nam jakby poczucie, że się dobrze czujemy w takim obrazie, ale wiesz, chodzi o to, że właśnie później dochodzi do tych relacji, już mówimy tutaj między chłopakami, dziewczynami, gdzie właśnie pierwsze rzeczy, które są, no jest, mówi się, że faceci są gdzieś tam wzrokowcami i żeby tutaj właśnie poruszać tę kwestię tej naturalności, tego wiesz, żeby ludzie nie mieli kompleksów, żeby nie nabywali tych kompleksów przez jakby to, co się promuje w telewizji, w reklamach, w tych właśnie modnych rzeczach, które są, które najbardziej młodzi ludzie w tej chwili są najbardziej intratnym rynkiem zbytu. Wiesz, o co chodzi? To już nie chodzi o wygląd, telefony, jakiś sprzęt i tak dalej, ciuchy. Ja myślę, że to, co było teraz, było w jakimś stopniu 20 lat to samo, 40 lat to samo. Każde pokolenie zmaga się jakby z tym samym jakby problemem. Ja myślę, że w ogóle nadmuchiwanie takiego czegoś, że ty musisz nawiązywać po prostu relacje i tworzyć relacje na siłę,
jest po prostu błędne. Moim Nie, zdaniem, na jeżeli siłę to jest na siłę się bardzo ogólnie nie niezdrowe. buduje relacji i jest taka po prostu prawda, że po prostu osoby w spektrum autyzmu zmagają się z takim jakby podejściem, że ty nie możesz siedzieć w domu albo nie możesz mieć wąskiego grona przyjaciół albo mieć przyjaciół nawet online, bo przecież tak się nam technologia rozwinęła, że możesz, że mogę się z tobą przyjaźnić, nie widząc ciebie w ogóle nigdy w życiu w realności. Słuchaj, To ja mam ten, męża z internetu. No to wszystko na temat, nie? Ale weź sobie po prostu pomyśl, że to presja społeczna do tego, żeby po prostu nawiązywać te relacje na siłę, doprowadza do ogólnie problemu i frustracji, bo taki człowiek cały czas widzi, że ja nie mam w ogóle fizycznego teraz przyjaciela, nie wiem, powiedzmy tutaj w mieście, w którym jestem. No mam żonę, jest trochę inaczej, nie? Więc cały czas jest ta osoba. Ale no ja często słyszę o tym, że ja potrafię dużo czasu spędzać ze sobą i po prostu nie mam z tym kompletnie problemu. Ja potrafię, nie wiem, być dzień sam czy drugi dzień, ale włącza mi się też coś takiego, że mam ochotę pójść i przytulić się i pobyć, ale jak mi się zrobi jakiś shutdown czy coś, to ja nie mam z tym problemu, że ja się zamykam, zostaw mnie w spokoju, nie mam teraz na ciebie ochoty, nie? Nie mam ochoty jakby na relacje, ale to nie jest na taki problem, który po prostu cię jakby blokuje na lata. Bo po prostu, bo uważam, że każdy człowiek ma prawo do poczucia bycia i chęci samotności i jakby do posiadania relacji, ale jeżeli chcesz osiągnąć jakąś relację, to niestety musisz wyjść z tej swojej strefy jakiegoś strachu przed odrzuceniem strachu i po prostu wyjść do tej relacji i ją po prostu zacząć budować, a relacji się nie zdobywa w 2 miesiące. Ja mam takie relacje, fakt, że budowałam je przez internet, ale mam kumpelę na przykład, którą znam już praktycznie 21 lat. I to jest taka relacja, że my potrafimy do siebie dzwonić, rozmawiać godzinę, a potem pół roku cisza i nie mamy tej relacji. To jest normalne spektrum. I właśnie o tym trzeba mówić, że jakość relacji to po prostu nie polega na tym, budowanie relacji nie polega na tym, że ty cały czas, codziennie musisz mieć kontakt z tą osobą. Po prostu to nie świadczy o tym. Ale wiesz co, właśnie, bo teraz znowu jakby rozwijamy temat, który chcemy poruszyć w następnym odcinku już naszej tutaj dorosłej egzystencji, a my teraz musimy skoczyć znowu na tych młodych ludzi, którzy tak naprawdę są zdesperowani, tak, bo ale presja... ja wtedy tą relację z moją koleżanką, którą znam 21 lat, zacząłeś. Zacząłem w wieku 15 lat, więc my I po ona prostu trwa. Tak, szła i parę razy się też widzieliśmy w realu, więc jakby chodzi o to i jakby mówię o tym, że owszem, nastolatek jakby ulega większej presji do tego, że nie siedź w domu, cały czas siedzisz przy komputerze i jakiś tam problem czy coś w tym stylu. Ale ja uważam, że to jest błędne, że takie rzeczy w ogóle są mówione temu młodemu człowiekowi, bo wywiera się na nim niepotrzebną po prostu presję i powinno się tworzyć takie miejsca, gdzie ten nastolatek jest w stanie pójść i stworzyć po prostu tą relację, nie wiem, te świetlice, kluby jakieś środowiskowe, wiesz o co chodzi, nie? Jak to było znaczy, wiesz kiedyś. To wydaje mi się, że jakość relacji jest odpowiednikiem, jakby proporcjonalnie wpływa tutaj na to, jakby, że to nie chodzi o to, że na przykład, że musimy mieć dużo ludzi, bo niektórzy lubią mieć dużo ludzi wokół siebie, to zależy od młodych ludzi w spektrum, niektórzy są takimi bardzo, mają takie zapotrzebowanie, że naprawdę tak hurtowo lubią mieć, niektórzy lubią mieć jedną osobę, niektórzy czasami w ogóle, wiesz, przez pewien okres czasu nie spotykają się z nikim, a socjalizacja w ogóle jako proces, który jest potrzebny, żeby dobrze się rozwijać, bo bez socjalizacji nasz mózg no, nie nabędzie pewnych umiejętności i też socjalizacja jest przede wszystkim nieodzowna do tego, żeby być zdrowym człowiekiem fizycznie i mentalnie. Tylko wiesz, tu chodzi o to, że to my musimy mówić i tworzyć jakby te
indywidualny sposób socjalizacji, bo dla jednych będzie fajne wyjść na przykład na dyskotekę i tam potańczyć sobie, wypić alkohol, a dla innych będzie fajnie iść do biblioteki z koleżanką i pożyczać książkę, a dla jeszcze innych będzie fajnie wyjść na spacer i po prostu spotkać się z jakimiś ludźmi przypadkowo Tak, i tylko zauważ jeszcze jakby jedną rzecz, że nawet jeżeli ktoś jest będąc tym jakby młodym człowiekiem i szuka jakiejś po prostu, my się uczymy po prostu obserwując innych. To jest tak, oczywiście, to jest pierwsze. pierwsza rzecz. I dajmy na to, on spogląda na swojego rodzica, który po prostu jeden jest w jednym kącie, drugi w drugim kącie, jeden ogląda Netflixa pół dnia, a druga scrolluje po prostu Instagrama i po prostu robi switaśne minki. No po prostu tego jest nagminnie. Ja widzę co chwilę jakieś ala młode matki, w ogóle wiesz, które fotografują się, wiesz, selfiaki. I robią zdjęcia swoich dzieci, robią zdjęcia po prostu siebie i po prostu, wiesz, 20 zdjęć dziennie, tego samego typu, po prostu. Wiem, o czym mówisz, ale wiesz co? Ale potem ta osoba, która na przykład jeszcze jest ten w spektrum autyzmu, obserwuje po prostu tych swoich rodziców, jak ma on się uczyć po prostu relacji od nich. Po prostu to jest problem. Wiesz co? No, wiesz, Nie ma akurat skąd czerpać tego jakby z tej jakby opcji. no, Więc nie jeżeli na ma przykład, wzorców, nie tak, ma nie ma wzorców, wzorców, więc nie ma tych jeżeli nie wzorców ma fajnych. wzorców, jeżeli nie ma wzorców, to kto musi wzorce wytworzyć? Ty. To znaczy tak, dziecko nam daje sygnały w spektrum. I to jest tak, że nieraz rodzice narzekają, że dziecko jest najbardziej nadpobudliwe, energetyczne, że cały czas potrzebuje tej uwagi, narzekają, najchętniej to by go po prostu znieczulili z tego wszystkiego i rozumiem, że są też zmęczeni, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli dziecko rzeczywiście przychodzi do tego rodzica i fizycznie pokazuje, tak, to znaczy, że potrzebuje. Ale też nie jest prawdą, że dziecko, które siedzi w pokoju swoim i jest cicho, i też nie potrzebuje tej interakcji z rodzicem, też potrzebuje. Tylko my nie możemy tych momentów zaniedbać, ani też nie możemy ich lekceważyć. To znaczy, nie rozumiem takiego podejścia rodziców, którzy mówią tak, jeżeli w ogóle nie widzą potrzeby, że na przykład jest młody chłopak w spektrum, który lubi siedzieć w swoim pokoju. Tak, dobra. Ja też, mój syn też lubi siedzieć w swoim pokoju, bo tam tworzy różne rzeczy, komponuje muzykę i tak dalej, tak? Ale ja nie zostawiam go tam w tym pokoju, w tym sensie, że nie macham ręką, a to ja mu daję święty spokój, niech on sobie tam do końca życia siedzi w tym pokoju. Wiesz, o co chodzi? Że to jest coś takiego, że często rodzice, którzy na przykład albo otoczenie, gdzie, że jeżeli daj sobie spokój, już w ogóle mówią, daj sobie spokój i niech on tam sobie robi, co chce. Okej, okay, ja daję moim dziecku jakby tą przestrzeń, żeby był tam i robił swoje ulubione rzeczy, ale też wyciągam go z tego swojego pokoju, żeby on miał, nie wiem, miał okazję zobaczyć, podróżujemy, czy spacerujemy, czy jedziemy gdzieś. Wręcz go po prostu stymuluje, czyli jak on był, bo wiesz jak to wygląda, że jak dziecko jest małe, do któregoś tam okresu właśnie tego nastoletniego, ono jest bardzo ciekawe świata i ono, wiesz, jest tam właśnie ruchowo bardzo aktywne. Ale przychodzi ten okres ten nastoletni, tak jak ty mówisz, że byłeś bardzo nieśmiały, to sobie znalazłeś sposób na to, żeby pokonać tą nieśmiałość, bo zacząłeś budować swoją jakby poczucie Własnej takiej pewności, wartości. te właśnie wartości, czytałeś jakieś tam książki, wiesz, wyginałeś się przed tym lustrem i w ogóle sprawiałeś wrażenie, że tak naprawdę miałeś tę Miałem wtedy obsesję Zrobiłeś, na to, żeby po prostu to ogarnąć. słuchaj, ale miałeś te narzędzia i miałeś te umiejętności, żeby nawet zobaczyć, że ty tego potrzebujesz, a część młodych ludzi w ogóle tego nie potrafi odczuć, że na przykład jeszcze nie czują tego nawet i często są też wypychani, że Ale to albo nie jak. jest problem, że nie czują. Po prostu to nie jest ich czas w Tak, jakimś to tam jest nich, stopniu. właśnie i Właśnie wiesz, to. o tym wywieraniu właśnie presji właśnie mówię, że to jest błędne, bo jeżeli każdy człowiek ma
jakieś poziomy swojego zaangażowania w jakieś aspekty swojego życia. Jeżeli nie masz zaangażowania do tego, żeby, nie wiem, być w związku, no to tego nie robisz. No, nikt cię nie może do tego Tak, zmusić. ale wiesz, no właśnie o to chodzi, że wiesz, że często też jest tak, jak powiedziałeś, że my się uczymy z obserwacji. Jeżeli mamy takie środowisko, w którym tam jest taka presja, że oni już tam mają, albo że dziewczyna już spała z chłopakiem, albo chłopak już spał, to osieny, to ty tego jeszcze nie robiłeś, wiesz o co chodzi, że to jest takie głupie i takie, takie Wiesz, no jeżeli jest... miałbym nawet do tego powrócić w swoich wspomnieniach, to wiele nastolatków mówi o rzeczach, które nawet nie przeżyło, bo chce zaimponować Tak, wymyślają swoim sobie te otoczeniu. historie i Tak. to jest po prostu śmieszne. Z jednej strony to jest też takie patetyczne trochę, bo to wiesz, właśnie to jest to To jest przerysowanie, budowanie że... własnej wartości poprzez kłamstwa, no po prostu nie. Tak. I to nie jest żadna wartość, tylko to jest jakby nieporadność, że nie potrafią się przyznać do tego, że na przykład, że tego jeszcze nie mieli lub czegoś tego jeszcze nie robili i to nie jest żaden wstyd. I teraz widzisz, no, zarówno chłopcy, jak dziewczyny, a przecież to w spektrum jest dużo, 86% młodych ludzi w spektrum nawet nie umie określić właśnie, czy wolą chłopców, czy wolą dziewczyny, wiesz, o co chodzi, że poznają się, że tak naprawdę pociągają ich ludzie, bo są, ja bym powiedziała, że pociągają ludzie nas z ciekawości, czyli jesteśmy takimi, mamy taką umiejętność wbudowanego obserwowania tego otoczenia i że czasami nie znamy jeszcze swoich potrzeb, bo ich nie potrafimy Ich ich jak, zaklasyfikować. tak, że nie, tak naprawdę nie potrafimy tego czuć, ale wiesz, to Ale to tak nie jak jest z czym. problem takiego właśnie, takiego braku To w poczucia w ogóle nie ogóle. jest problem, No bo po zobacz, prostu. to jest właśnie to. Ja wczoraj nawet Otoczenie napisałam robi z taką. tego po prostu problem. Po prostu Tak, bo my. twoje otoczenie. Jak ja byłem nastolatkiem, to po prostu słyszałem, że jest coś problematyczne, ale ja w tym momencie tego problemu, ja za problem problematyczny nie uważałem tego. No po prostu to nie był problemem. Po prostu, ja nie wiem, ja chyba byłem taką zawsze taką osobą, że po prostu miałem bardzo takie duże. To jest mój teren do widzenia, nie? Jeżeli ktoś w ogóle, wiesz, próbował mi wejść w coś, ja już byłem taki uparty, wiedziałem No co. widzisz, to ty akurat miałeś już takie kompetencje społeczne, że potrafiłeś stawiać granice, potrafiłeś czuć, co jest dla ciebie dobre, a co nie. Potrafiłeś określić, co lubisz, a czego nie lubisz, bo często dzieciaki z spektrum nie wiedzą, bo tak, chcąc mieć na siłę kolegę czy koleżankę, potrafią zaniedbywać swoje potrzeby albo robić rzeczy, które nie lubią, robią to na siłę, żeby po prostu zaimponować, albo robią to po prostu, poświęcają się, są takimi kozłami ofiarnymi często, albo są pajacami, albo grają gdzieś, albo są po prostu takimi marionetkami, gdzie są pociągani, wiesz, przez innych, manipulowani i tak dalej. I o tym właśnie powinniśmy tutaj teraz wspomnieć, Tak, bo u mnie, że wiesz, tu. była takie coś, że po prostu ja miałam ochotę poznać, jak są zbudowane te relacje. Ja pamiętam, że 14-15 lat miałem, ja chodziłem do biblioteki, brałem kilkadziesiąt książek z psychologii w ogóle. Mam do dzisiaj nawet taką jedną kupioną, w co grają ludzie, jest na półce i często do niej wracam. Fajnie. Używam tej książki po 20, po 21, 2 latach. To jest też twój taki amulet trochę, nie? To są takie przedmioty, z którymi gdzieś tam się za... Właśnie o to chodzi, Zmagam że się do pan... dzisiaj. W ogóle z problemem, w ogóle z relacją się zmagam do dzisiaj. Znaczy, wiesz, nie to, że zmagasz się, tylko po prostu wydaje mi się, że dla ciebie te relacje są takie interesujące i ten drugi człowiek sprawia ci... Okej, nazwijmy to, że tak. Powiedziałeś mi, że ty dużo się skupiasz na sobie, tak? Ale z jednej strony też no, wiadomo jest, że jeżeli chcemy, nie wiem, osiągnąć jakiś sukces, swój własny nawet, jakby, bo człowiek jest stworzony do życia z innymi, że nie możemy być sami, bo nie jesteśmy samowystarczalni, nikt nie jest. Nawet jeżeli mamy kupę pieniędzy i jesteśmy w ogóle super niezastąpieni gdzieś tam w jakichś kompetencjach, ale zawsze bez drugiej osoby nie możemy zrobić wszystkiego sami. Wiesz o co chodzi? No, Tak. to jest technicznie niemożliwe, a z tej strony już wiesz, psychologicznej, socjologicznej i
to w ogóle no, tutaj jest ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że podział tej naszej uwagi, czyli okej, tutaj obserwujemy otoczenie, a tutaj też poświęcamy, też odkrywamy się przy tym, w tym sensie, że budujemy siebie, ale też odnajdujemy różne rzeczy ciekawe w sobie, ale to się dzieje z czasem, bo to nie jest tak od razu, bo dziecko się rodzi po prostu. Tak, ale ja myślę, że to jest bardzo ważne budowanie po prostu w młodym człowieku personalnie, budowanie personalnie poczucia wartości, ale nie przez pryzmat tego, że on musi mieć dużo jakby znajomych wokół siebie. Tak. Tak, po prostu wiesz, informowanie o tym, słuchaj, jestem z ciebie dumny i po prostu cokolwiek nie zrobisz w swoim życiu, będę z ciebie dumny, no po prostu. Ja myślę, że dużą wartość właśnie narzucają po prostu otoczenie dorosłych ludzi wokół takiego nastolatka, bo jeżeli, dajmy na to, dorosły człowiek nie poradził sobie ze swoimi po prostu traumami albo brakiem umiejętności w komunikacji, mimo że osiągnął już dorosły wiek i ma własne dzieci, no to czego on nauczy takiego nastolatka? On będzie mówił mi, smarkaczu, nie podskakuj mi tu? Po prostu No takie, właśnie, wiesz. To właśnie dlatego ci na początku poruszyłam tę kwestię, że nieważne, kim jesteśmy, tylko ważne, jak się czujemy. Wiesz, o co Tak. chodzi? Że w tych relacjach ważne jest, jak my się odbieramy i jak my się czujemy w tej relacji, że tutaj, żeby była ta relacja asertywna, żeby tak nie było wykorzystywania, manipulowania, bo to jest ludzskie, ludzie to robią dla swoich celów, tak? Ale I taki młody człowiek, dorośli też tak, potrafią to manipulować dzieckiem. cały świat polega na manipulacji, cały świat polega na tak zwanych grach, na grze, na wymianie tych social limits, o którym kiedyś rozmawialiśmy, i na czym polegają te transakcje międzyludzkie i tak dalej. I to o to chodzi, że ludzie w spektrum czasami nie rozumieją, że tak jak rozmawialiśmy kiedyś na ten small talk, nie? Że ktoś oczekuje, że my sobie będziemy tak pitu-pitu robić, a my niekoniecznie chcemy robić to pitu-pitu, nie? Ja nie mam Ale czasu znowu, na to. no właśnie, ale dzisiaj robimy sobie to pitu-pitu, Tak. rozwijamy się i w No ale ogóle. konkretnie rozmawiamy o I jakby robimy, po wiesz, problemie, i który robimy mam. taki głęboki, po prostu wchodzimy w siebie, wchodzimy w te nasze obserwacje, jakby staramy się odtworzyć tą rzeczywistość, która teraz się dzieje i odpowiedzieć na zapotrzebowanie tematycznie. I tutaj, wiesz co, nie wiem, chyba najważniejszym przesłaniem do tych ludzi, którzy gdzieś tam opiekują się młodymi ludźmi w spektrum, którzy ich wspierają, którzy są ich na przykład w relacji, są, nie wiem, ich przyjaciółmi albo kolegami z klasy i tak dalej. Naprawdę wydaje mi się tutaj potrzebna jest taka edukacja, bo poznanie tych umiejętności społecznych to jest po prostu umiejętność dla każdego i umiejętność komunikacji w ogóle. To tak wspaniale pozwala nam zaoszczędzić pewne rzeczy i też dotrzeć do pewnych rzeczy dużo szybciej, nauczyć się pewnych rzeczy dużo, dużo bardziej efektywnie i jesteśmy bardziej skuteczni, gdy lepiej się komunikujemy. I Jeżeli tutaj na właśnie przykład, to. chciałbym użyć na przykład takiego przykładu, który na przykład moja mama stosowała wobec mnie, a ja ogólnie wiadomo, że byłem, już często mówiłem parę razy temu, że byłem zdiagnozowany w 2019 roku, więc moja mama na przykład, jak wyprawiła mi kiedyś urodziny i przyszło parę osób, to ja nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić na tych urodzinach. I pamiętam, że mama weszła, wiesz, z tym tortem, już świeczki się paliły, w ogóle ja tak stoję w ogóle w kącie i tak obserwuję to z boku i mama mówi, dzisiaj są twoje urodziny, a jak się ma urodziny, wiesz, możesz siebie, sobie cieszyć, skakać, robić Możesz cokolwiek, sobie. tak, możesz sobie, wiesz, robić cokolwiek, bo dzisiaj są twoje urodziny. No i już miałam sygnał o tym, jak mam się zachować. To jest właśnie ten, czy na przykład pamiętam, że nie wiem, chyba kogoś walnąłem i po prostu zaczął płakać, a mama mówi, nie dała mi kary za to, że go uderzyłem, tylko jak czasami kogoś uderzy, to go zaboli i zacznie płakać. Tego się nie robi. Widzisz, to jednak twoja mama miała pojęcie w tych czasach, że po prostu ona jakoś
tłumaczyła ci tą rzeczywistość, żebyś ty po prostu wiedział, pomimo to, że ty to obserwowałeś, a może tego nie rozumiałeś, albo coś kopiowałeś bezwiednie. I właśnie o to chodzi, wiesz, że tutaj młodzi ludzie właśnie coś kopiują i przez to, że kopiują, a czegoś nie rozumieją, to dzieją się różne wypadki. Wpadki, Tak. wypadki, sytuacje niebezpieczne, bo wiesz, właśnie to. Te wszystkie, wiesz, już nie mówiąc o edukacji seksualnej, która powinna być od najmłodszych lat, właśnie tych umiejętności społecznych, komunikacji, to wiesz, ja na przykład wyznaję taki fajny pomysł, na przykład, który stosowałam właśnie w takim poradnictwie, jak się do mnie ludzie zgłaszali, że na przykład mieli tam, zarządzali grupą młodych ludzi w spektrum. I na przykład tworzyliśmy takie indywidualne, jakby unikalne, jakby awatary tych ludzi. Rozumiesz, że na przykład jestem na przykład Paweł, lubię to i to, nie lubię tego i tego, jestem taki i taki. I wiesz, i to było na przykład w klasie powieszone. I wszyscy po prostu umieli się do tego odnieść, w tym sensie, że to była jakaś informacja, która dawała nam jakieś pole do eksploracji, poznawania siebie i budowania tych relacji. Wiesz, no bo wiadomo jest, że żeby wchodzić w te interakcje, to my po prostu cały czas jesteśmy po prostu poznając jakichś ludzi, jesteśmy po prostu cały czas. To nie jest Tak, tak, no że nie jest, musimy to trafić, jesteśmy nowe. tak, To jest musimy nowe trafić na dla nas. takich ludzi, którzy będą nam rozszerzać, wiesz, nasze umiejętności interakcyjne. A jak mamy w ogóle to robić? No na zasadzie właśnie tego obserwatora. Jeżeli ja, mi się wydaje, że najlepszym po prostu sposobem na rozszerzanie i tych umiejętności, budowę relacji jest po prostu tłumaczenie na bieżąco tego, co się dzieje w danych Tego, czy co relacjach. się dzieje. Słuchaj, ja ci powiem. Ja miałam taką technikę. Przecież mój syn bardzo późno zaczął mówić. I to, że on nie mówił, to nie znaczy, że nie słuchał, nie widział, nie czuł i tak dalej, tak? Więc ja, jak z nim chodziłam na spacery, w ogóle robiliśmy cokolwiek razem, to ja mu opowiadałam, słuchaj, zrobimy to tak, pokażę ci na przykład. Ja mówiłam do niego jak do dorosłej osoby, ja nie traktowałam go jak dziecko, nie używałam zdrobnień jakichś takich, o, ciu, tylko po prostu traktowałam go bardzo poważnie od samego początku, jak już, wiesz, no jednak w tych relacjach w moim macierzyństwie, tak? Tak. Że po prostu ja nie robiłam z niego, nie chodzi o to, że ja nie traktowałam go jako swojego dziecka, tylko wymagałam od niego, że on już taki musi być dorosły, dojrzały i on w ogóle jest tutaj profesorem. Nie, nie o to chodzi, tylko że po prostu ja mu opowiadałam o tym świecie, który się dzieje wokół niego, bo widziałam, że on po prostu miał te objawy autyzmu od najmłodszych lat. I ja stworzyłam sama taki po prostu swój program rozwoju i nie tylko jego rozwoju, tylko mojego, bo żeby zbudować komunikację, to musieliśmy wejść w tą relację, tak? To jest wchodzenie, pierwsza relacja, tak? Że to jest pierwsza taka relacja rodzice budują z dziećmi i później to się rozwija. I to, że dziecko nie mówi, jest na przykład nadpobudliwe, skacze, biega i tak dalej, to znaczy, że on. To nie znaczy, że on nas nie potrzebuje, bo on nie rozumie pewnych rzeczy i trzeba mu to tłumaczyć, że na przykład on może zrobić sobie krzywdę i on tego nie zrozumie, tak? On to go zaboli, tak? Ale na tym etapie on będzie powtarzał te rzeczy, bo to jest spektrum autyzmu, ale też Ale ty byłaś dla niego dzieciaki. mentorem i po prostu Wiesz i osoby co, z byłam spektrum dla niego autyzmu gdzieś tam mentorem. właśnie poszukują tego mentora, który wskaże im po prostu drogę. Jeżeli mentor jest sam, powiedzmy w cudzysłowie, zaburzony, no to. Ale wiesz co, powiem ci tak, ja dostaję takie komplementy. Komplementy lub nie wiem, czy może to jest krytyka, czy komplement. Ja to odbieram jako komplement, nie? Że po prostu, bo ty jesteś w spektrum i tobie jest łatwiej rozumieć swoje dziecko. No nie Wiesz wiem. co, nie wiem, czy jest mi łatwiej, ale może ja w tym wszystkim się też lepiej odnalazłam, bo odnalazłam też kawałek siebie i dzięki temu też mogłam dojść do własnej diagnozy. I dzięki tym wszystkim opowieściom moich rodziców, jakim ja byłam dzieckiem i obserwacji mojego syna
i różnych innych rzeczy, które się działy w międzyczasie, dochodziliśmy do pewnych takich bardzo fajnych wniosków, które dawały nam kolejne narzędzia do rozwoju, czyli aha, wiesz, nasze własne doświadczenia, czyli my nie możemy nakłaść teraz rodzicom, o, bo ty musisz cały czas chodzić za dzieckiem i mówić mu, o, bo ty to, bo ty to. Nie, to nie chodzi o to. Ja opowiadam swoją historię, tylko że my musimy być bardzo elastyczni. Mimo tego, że jesteśmy w spektrum i to jest generalnie wpisane, że jesteśmy sztywni, że nie potrafimy, bo jak coś już robimy, to robimy, to robimy, robimy, musimy to dostymulować i dopiero wtedy zmieniamy na przykład coś i tak dalej, tak? I to są też bym nie szła w to, że po prostu my tacy bardzo, że jesteśmy sztywni, tylko po prostu powtarzalność pewnych procesów i aktywności powoduje, że czujemy się bezpieczni. I tylko w tych aspekcie, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy elastyczni, potrafimy robić różne rzeczy, ale powtarzanie pewnych rzeczy, tak jak ty mówisz, że ty oglądasz jakieś tam filmy, które lubisz, to dają ci taką fajną jakby kontrolę nad czymś i to jest po prostu jakby to taki komfort dla ciebie, czyli ty dajesz sobie tak jak ludzie jedzą coś, comfort food, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, to sobie oglądasz swoje ulubione filmy. A tutaj powtarzalność tych aktywności, te czasami obsesyjne jakieś tam rzeczy powodują, że rodzic patrzy na takiego na to dziecko, no tak, on to tylko to lubi i już pewnie nic więcej nie będzie lubił, a to nie o to chodzi. To trzeba dziecku dawać różne możliwości i nie zamykać się na to, że na przykład jednego dnia dziecko nie lubiło jeść tego, na przykład, to jutro już tego też nie będzie chciało spróbować. Nie, tutaj No to tak nie naprawdę działa. mamy. Wybiórczość pokarmowa to jest osobny w ogóle temat. Tak, to o tym też porozmawiamy, ale wiesz, co mi chodzi, że trzeba cały czas szukać fajnych dróg, a te drogi to są nasze interakcje, a interakcje to są właśnie te próby aktywności, korzystania z. I wiesz co, u mnie na przykład, ja nawet nie wiedziałam, że jestem tak kreatywna, że przy tak bardzo małych jakby nakładach technicznych, czyli jakichś tam, nie wiem, zasobach finansowych, potrafiłam mojemu dziecku stworzyć takie fajne rzeczy do rozwoju, gdzie on nie potrzebował drogich zabawek, nie potrzebował drogich ciuchów, butów i tak dalej, gdzie, wiesz, to też jest bardzo ważne, o tym też należy mówić, że gdzieś ci rodzice patrzą, że inne dzieci coś tam mają, no to mój syn też to musi mieć, bo będzie gorszy, bo tamto, to jest takie gówno, prawda? I to jest taka presja, że tak naprawdę ci rodzice też nie mogą popaść w jakąś taką presję otoczenia, porównywania się przede wszystkim. I do tego zmierzam, do tego porównywania się, że porównywanie się jest procesem, jest naturalny, jest po prostu elementem w ogóle też procesów tej socjalizacji i komunikacji, ale w pewnym momencie widzimy, że to porównywanie się jest złe na jakimś poziomie, że to odbiera To nam tą własną. pozbawia nas Tak. sprawczości, To porównywanie znaczy się. nie, wiesz co, tak jesteśmy, tak porównujemy się do innych, że zatracamy siebie, a to już nie jest zdrowe dla nas, tak? Bo my musimy pamiętać, że my jako jednostki musimy dążyć do naszych, zapewnia, Celów. do naszych celów, że nie możemy patrzeć na innych, bo nawet te same okoliczności, te same narzędzia nie dadzą nam takich samych efektów, czyli musimy korzystać tutaj z naszych zasobów I i tworzyć korzystać. własne wachlarze narzędzi, którymi dysponujemy i na których się I najlepiej uczymy. wiesz, i nie ma wstydu czegoś takiego, że okej, nie stać mnie na coś tam finansowo. I to dziecko, oczywiście jest tak, że tak presja właśnie, że wszystkie dzieci coś tam mają i tak dalej. Wiem, że jest bardzo trudno teraz powiedzieć dziecku, słuchaj, no sorry, ale uważam, że no, to jest drogie. Nie wiem, czy nasz budżet to w ogóle wytrzyma i tak dalej, żeby ci rodzice wiedzieli, że tak naprawdę te dzieciaki nie potrzebują aż tyle tych materialnych rzeczy, No, mi się w że ogóle coś bardziej. jeszcze fajnego w ogóle nasunęło i boję się, żeby mi nie uciekło. To łapię to teraz. Wydaje mi się, że w ogóle najfajniej by było po prostu, żeby każda osoba miała taką świadomość w poszukiwaniu jakby tego własnych narzędzi, które może na sobie zastosować.
i bez takiego, wiesz, każdy człowiek się różni. Jeżeli ty spektrum autyzmu też się różnisz, będziesz miała inne narzędzia do komunikacji i do budowania relacji. Ale wiesz co, a teraz ja złapię to, co ja bym chciała ci teraz powiedzieć. Tymi narzędziami do komunikacji mogą być nasze właśnie bardzo szczególne zainteresowania, dzięki czemu, ja kiedyś napisałam nawet takie hasło, że wąska specjalizacja, czyli to wąskie zainteresowanie dzieciaków będzie taką walutą do wymiany w tych interakcjach społecznych i będzie takim silną walutą, czyli będzie nadawała nam tej wartości naszej nabywczej. Rozumiesz, tak, że kurczę, ja tutaj fajnie, wiesz, to nie chodzi o to, że dzieci muszą być mieć jakieś super, nie wiem, osiągnięcia, wiesz, super oceny w szkole czy tak dalej, tylko żeby byli takimi unikalni, czyli to, żeby, wiesz, żeby ta wartość była przyjmowana z szacunkiem, czyli to, jeżeli, że ja mam, że ja jestem słaba z matematyki, to nie znaczy, że jestem słaba. No To znaczy, oczywiście. Ale że jestem na przykład fajna w innych. Ja byłam słaba, nie, ja nie byłam słaba z matematyki, ja miałam po prostu ciulową nauczycielkę, która mi tej Tak. matematyki nie sprzedała w ten sposób. Ja pozdrawiam swoją nauczycielkę od matematyki z podstawówki i nie chcę nic więcej na jej temat powiedzieć, ale wiesz, ja chciałbym jeszcze właśnie powiedzieć o tych właśnie wąskich specjalizacjach. Jak się zafiksowałam, już po prostu ustabilizowałam się, jakby ten główna fiksacja, czyli Star Trek, to od nikogo w życiu i żadnej innej książki nie nauczyłem się tak dużo o relacjach, jak na przykład od postaci, która się nazywa 79 lub Commander Data. I tak, te dwie postacie, jak się pojawiły już wśród ludzi, to one miały naturalną chęć do tego, żeby nawiązać po prostu relacje z tymi po prostu ludźmi, którzy są na pokładzie tych statków. Przytoczony Commander Data, to była jego główna misja, on był androidem i on bardzo chciał zrozumieć, na czym polega bycie człowiekiem. I on przez cały te 7 sezonów, on cały czas, wiesz, to podkreślał i uczył się tańczyć, uczył się mieć dziecko, wow, uczył się mieć taki... Ja to oglądałam w ogóle, wiesz, z pasją. Ja tak często wracam w ogóle do tego, co tam się działo, czy do na przykład 79 w ogóle tej postaci z drugiej, że no, nie ma takiego tygodnia, że nie oglądam sobie jakichś śmiesznych sytuacji i do dzisiaj mnie one po prostu śmieszą, po prostu, bo ja się nauczyłem na tych właśnie ich błędach w tym serialu, jak reagować, bo na przykład brała potem taka kapitan właśnie tą 7-9 do swojego jakby miejsca, tej, gdzie urzęduje i tłumaczyła jej, jakie popełniła błędy. To było dla mnie takimi momentami takie, wow, to tak można robić, nie? Tak można kręcić czyli serial. Czyli można tak sobie spojrzeć, nie? Spojrzeć się i ja czy polecam, popełniliśmy... polecam puszczać w ogóle właśnie te dwie części w ogóle Star Treka, czyli następne pokolenie Next Generation i Star Trek Voyager, dlatego że po prostu te dwie postacie naprawdę są są super, takie nie? Tak. Autystycznie się odnajdujesz w tym, to znaczy autystycznie autentyczni są i pokazane jest tu ich podróż w świat po prostu tego Tych relacji. eksploracji tych relacji. A no, powiem ci, że to właśnie tak jest, że jeżeli No spójrzmy możemy nawet na takiego wykorzystać... Sheldona nawet, wiesz, Wiesz, wielka ale teoria. zobacz, Sheldon, czasami ludzie mówią, że go nie lubią i w ogóle, wiesz, ja na przykład Big Bang Theory oglądam z moim mężem od lat, chyba od momentu, kiedy były pierwsze te... Zanim ludzie się... Wiesz, ten humor trzeba też zrozumieć. Trzeba znać też troszkę angielski, bo uważam, że oglądanie tego po polsku nie ma sensu. Oczywiście, i że nie. polecam oglądanie tego po angielsku, nawet dla tych ludzi, którzy po prostu chcą się nauczyć lepiej języka i poznać tak naprawdę tą specyfikę tego języka. Wiesz, cały zamysł tego serialu to jest w ogóle też naukowy, dlatego że ludzie, którzy pracują nad tym serialem, pracowali, oni dzięki temu zarabiali pieniądze i zbierali pieniądze, żeby inwestować w młodych naukowców. O tym się nie mówi, o tych projektach STEM, które tam to jest, wiesz,
za tym serialem w ogóle stoją bardzo wielkie inspiracje, duże pieniądze, które są inwestowane w młodych ludzi. O tym się nie mówi, że ktoś, wiesz, jak nie wie tak naprawdę, dlaczego ten serial powstał, jak się rozwinął i to ktoś ogląda to tak płasko. Wydaje mi się, żeby wejść w ten temat, żeby poczytać trochę, żeby się dowiedzieć, jaka jest przesłanka tego No poza serialu, bo tym, tutaj też... jeżeli jesteś nerdem, to jest dla ciebie must have oglądać w ogóle, wiesz. Słuchaj, ja Rajesha uwielbiam, te jego sweterki. Ja powiedziałam, że chciałabym odkryć ten lumpek, gdzie on po prostu te wszystkie swetery, ja bym chętnie przyjęła taką paczuszkę od Rajesha, bo ja bym sobie elegancko ten Rajeshowy strój założyła. Zawsze się śmieję z tego, nie? I to wiesz, i to właśnie też Mi fajnie się podoba ta wygląda, bo... relacja tego, wiesz, bohatera, który mieszka ze swoją matką cały czas. To jest taki I tylko słuchać tego, klasyk. ten głos, au, au, au. No. A Bernadette w ogóle to nie jest, wiesz, Bernadette bardzo nadwyręża swój, bo to nie jest jej naturalny głos, ona tam, wiesz, wokalizuje bardzo, nie, wiesz Tak. o tym. Tak. No. No ja oglądałam Ale w ogóle, widzisz... wiesz, bardzo dużo takich związanych jakby wątków pozascenicznych, bo no ja Teorię Wielkiego Podrywu to już kilka razy obejrzałem, włącznie z tym młodym Sheldonem Fajnie. i ten, i od tego właśnie momentu zaczęły się moje poszukiwanie diagnozy właśnie. Tak? Tak, bo ten, nawet to gdzieś tam powtarzam przy pierwszych swoich odcinkach, było tak, że po prostu kiedyś mi to koleżanka poleciła, i po prostu i cały czas przez, wiesz, kolejne odcinki mówiła, ty to jesteś taki Sheldon, normalnie wypisz, wymaluj Sheldon. No bo wiesz, bo ja, wiesz, ludzie, którzy mnie znali, to po prostu, wiesz, spoglądali na moje te fobie różne, wiesz, takie teksty takie prosto z mostu, albo jak nie miałam ochoty gdzieś tam, Ale wiesz... zauważyłeś tą specjalną przyjaźń między Sheldonem a tą dziewczyną, która jest dziewczyną jego przyjaciela. Właśnie o tym Eny? mówię, że tak, że tutaj właśnie, wiesz co, ja chyba, wydaje mi się też, że właśnie w tych, że jakbyśmy teraz to przenieśli na ten płaszczyznę tego dorastania i tych relacji. I fajnie jest, jak na przykład taki młody chłopak ma taką przyjaciółkę, która niekoniecznie jest jego dziewczyną, O, ja miałam ale na pełno takich przykład, przyjaciółek. no właśnie, słuchaj. Ja z facetami nigdy nie potrafiłem ogarnąć takiej konkretnej relacji. Zawsze ona była problematyczna, bo ja miałam wrażenie, że po prostu mężczyźni muszą jakby rywalizować ze sobą i ja po prostu Ty ja tego nie tej... chciałaś robić. Nie, nie chcia... ja, ja nie mam w ogóle potrzeby udowadniania komukolwiek cokolwiek. No, I no zawsze to, właśnie. zawsze mnie to śmieszy, że po prostu ktoś musi wyprężyć, na przykład widziałam takie sceny, gdzie na przykład jeden mężczyzna na przykład łapał swoją dziewczynę i tak ją, wiesz, przysuwał w ogóle, tak, wiesz, jakby, wiesz, tak Siłowo. siłowo i po prostu ona tak siłowo się do niego przysuwała i po prostu ja tak patrzyłem na taką scenę i mówię, Boże, ale to jest śmieszne, nie? Przecież ona nie To chce się do znaczy, niego tulić, a on ją tuli na a siłę. on ją tam, Się tak kurczę, zdobywa uśmiechają jeszcze, wiesz, no. jakoś trofeum, nie? Że Tak, tak właśnie te trofeum, nie? przerysowane, takie przerysowane rzeczy. Właśnie, wydaje mi się, że co byśmy mogli tutaj powiedzieć, wiesz, jeszcze tym młodym ludziom, ich wychowawcom, ich nauczycielom i w ogóle ludziom, którzy są w ich najbliższym otoczeniu. Ja bym chciał Żeby to po prostu... podsumować jakoś tak w ogóle fajnym, w Ja ogóle... uważam, żebyśmy wszyscy wyluzowali. Po prostu Tak. wyluzujcie, nie wywierajcie presji na tych ludzi, że oni muszą coś zrobić w danym momencie. Dajcie im na to przestrzeń i czas. Próbujcie, twórzcie jakieś inscenizacje, nie wiem, róbcie jakieś drama. Nie wiem, czy słyszałeś o bardzo fajnych właśnie Właśnie tych... chciałam to zaproponować, żeby tworzyć na przykład Drama. dramę. Tak, taka drama, że to jest po prostu, to nie chodzi o dramat, że w ogóle to ma być straszne, tylko dramat, czyli granie i właśnie przydzielanie tych ról, ale nie tylko przydzielanie ról, ale robienie na przykład jakichś takich scenek rodzajowych. I to jest Tak. też właśnie chyba To jest w jedno z takich treningu. głównych narzędzi, które może bardzo pomagać. Ja byłem w teatrze alternatywnym w wieku między 17 a 21, albo 18, 21 jakoś tak. I strasznie mi to dużo pomogło. Uważam, że to był Ale jeden wiesz, z najlepszych takich okresów relacyjnych. Jeździłem w ogóle na jakieś festiwale teatralne. Nie wiem, jakim byłem aktorem, myślę, że byłem kiepski. ale wiesz, nie chodzi o to, żeby być dobrym aktorem, ale żeby potrafić po prostu wejść w te odczucia, potrafić zobaczyć się w
tym. W Na przykład różnych, w różnych w ogóle jakichś tak, wersjach. Ja wiesz, myślę, że. nawet zobaczyć innych ludzi, którzy po prostu na przykład robiąc te właśnie, dając rady teraz tym ludziom, którzy mają naprawdę duże możliwości robienia różnych ciekawych rzeczy z młodymi ludźmi, bo to, że to wszystko zależy od waszej kreatywności, oczywiście też od czasu i od pieniędzy, bo Tak, wiadomo, i że... można zachęcać i do pisania takiej osoby, żeby napisała o swoich, na przykład jakieś Tak. opowiadanie krótkie. Można w ogóle zainscenizować różne scenki po prostu i gdzie osoby mogą obserwować i na przykład... Ja Nie myślę, że możemy fajnie tutaj... by było tak podkreślić teraz i na przykład wypunktować narzędzia, które można używać do tego, żeby Można polepszać po wszystko. prostu te relacje. Więc po prostu już Można powiedzieliśmy, że wszystko. można iść do biblioteki albo do księgarni i wykupić kilka książek o relacjach. Ja polecam, w co grają ludzie. Znam ją od podszewki. Uważam, że tutaj rozwijając swoją pasję, rozwijamy relacje ze sobą i jesteśmy atrakcyjni dla innych ludzi, bo też jesteśmy atrakcyjni dla siebie. Tak jak ty powiedziałeś o Star Treku, tak inni młodzi ludzie powinni bardzo ostro i silnie wchodzić w relacje właśnie ze swoimi zainteresowaniami, żeby stworzyć z tego swoje assets, czyli swoje mocne aktywa. I dzięki temu jesteśmy atrakcyjni dla innych, ale też budujemy swoją wartość. Więc tutaj główny nacisk powinni nauczyciele, wychowawcy, asystenci, po prostu spojrzeć na tego człowieka, kurczę, jesteś dobry, jesteś w tym dobry, ja ci pomogę, żebyś to jeszcze bardziej rozwinął, a nie, że na przykład to jest obsesja, albo że patrzymy, że ktoś jest zainteresowany w jakichś tam wąskich dziedzinach i bo to już dla mnie jest nudne. Jeżeli ktoś nie potrafi, i to też jest bardzo ważne, jeżeli ktoś dla kogoś, czyjaś pasja jest nudna albo nieatrakcyjna, to już jest jakiś komunikat, że generalnie nie potrafimy wchodzić w relacje, bo to, że młody człowiek w spektrum nie potrafi wchodzić w relacje, to jest jedna sprawa, ale zastanówmy się, czy wszyscy uczestnicy tych relacji mają takie kompetencje, czy ten młody człowiek, on musi mieć wsparcie i musi być potwierdzenie otoczenia. Więc najbliższe otoczenia, nauczyciel, rodzic czy asystent i tak dalej, oni powinni widzieć w nim potencjał, powinni go motywować w tym potencjale. I dzięki temu ten człowiek, rozwijając swoje kompetencje, czyli te potencjały, czyli cokolwiek to będzie, czy to będzie geografia, język angielski, matematyka, WF, granie w piłkę, pływanie czy tak dalej, to on dzięki temu będzie się rozwijał i będzie atrakcyjny dla swojego otoczenia i będzie I dla potrafił samego siebie, i bo dla jest samego, będzie przede wszystkim dla akceptowane, samego tak? siebie. I teraz przede wszystkim nie wstydźmy się brać udziału w szkoleniach komunikacji w każdym wieku, czyli taki asystent, on powinien też się dużo nauczyć, zanim zacznie pracować z tymi młodymi ludźmi, bo powinien po prostu nie wstydzić się uczyć i przyznawać się do tego, że nie ma wiedzy. W ogóle uważam, że lepiej się zapytać kogoś o coś, niż po prostu udawać, że się coś wie No i ja mam. popełniać jakieś głupie błędy. Bo Tak, ja na przykład, ja oczywiście. się nie wstydzę powiedzieć, że na przykład czegoś nie potrafię. Ja się dużo od ciebie uczę, ty się dużo ode mnie uczysz, Ale ale... zobaczysz, że jak my czasami rozumiemy, to ja ci mówię, nie rozumiem. I po prostu i się No, ale ja śmieję. ci to tłumaczę, tak? I Ale... ty mi też tłumaczysz, bo ja wiesz, ja może ja jestem bardziej elastyczna, bo generalnie kobiety w spektrum są bardziej komunikatywne i bardziej, wiesz, potrafią gdzieś tam przeskakiwać i mieć ten lepszą uwagę, podział tej uwagi, ale to wynika z mózgu i tak jak ci mówiłam kiedyś o tym, że to jest po prostu biologia. I to jesteśmy w tych właśnie, tacy jesteśmy specyficzni właśnie, jeżeli chodzi o nasze mózgi, ale to nie znaczy, że po prostu w tym procesie interakcji my się wszyscy uczymy i Tak. zostawmy sobie tą przestrzeń do tej nauki i I do nie popełniania błędów przecież to tak, najważniejsze. i wiesz, i to jest to, że jeżeli już chcemy naprawdę dzieciom dać wsparcie, to dajmy im pomoc, dajmy im tą samodzielność, ale asekurujmy im w tym.
żeby na przykład robiąc po raz pierwszy jakąś rzecz lub wchodząc w takie relacje, wspierajmy ich, żeby wiedzieli, że na przykład mogą do nas przyjść i I się czy zrobią zapytać. coś dobrego, czy zrobią coś złego, że cały czas my jesteśmy, że my jesteśmy tym tłem, które nie chce im. Ja to zawsze mówię, że ja się wyłaniam z tego tła, kiedy widzę, że mój syn sobie z czymś nie radzi. Rozumiesz, że ja nie chcę, żebym przejmowała jego po prostu te, że nie chcę zakłócać tego. Chcę mu dawać wsparcie, ale nie chcę mu zabierać tej przestrzeni, żeby on sam samodzielnie mógł do czegoś dojść, ale daję mu tą bezpieczne jakby asekurację, żeby on też wiedział, że może do mnie przyjść w każdym momencie i się zapytać i poprosić o tą pomoc, i żeby potrafił przyjść i potrafić to wyrazić. I to też jest właśnie na No zasadzie ja, komunikacji, tak. No ja A myślę, że komunikacja w spektrum jest bardzo trudna. Bardzo. No ja myślę, że jakby użyłaś teraz idealnego podsumowania do naszej rozmowy, że Tak. powinniśmy asekurować i wspierać. No i tyle jakby na ten I temat. nieważne, ile mamy lat, wiesz, zawsze warto jest zapytać, warto się upewnić i nie możemy, wiesz, co bym chciała jeszcze na sam koniec powiedzieć, bo następny odcinek będziemy już nagrywać na temat już takich dojrzałych, bardziej związków młodych ludzi, już młodych dorosłych. Więc chciałabym tutaj takim akcentem zakończyć, że nie ma czegoś takiego jak perfekcjonizm społeczny. Nie ma czegoś takiego, że wszystkie relacje są ludzkie i wszyscy się uczymy. I każda nowa znajomość, każda nowa interakcja jest czymś nowym. I najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu mieli chęć i nie jakby nie po, żebyśmy wchodzili to bardzo świeżo zawsze i żebyśmy nie mieli uprzedzeń przede wszystkim Tak, do innych ludzi. To tak, wszystko. tak. No, ja myślę, że że fajnie wyczerpaliśmy w jakimś tam sensie temat i. Jeżeli, słuchaj, jeżeli po dzisiejszym naszym spotkaniu ktoś jeszcze będzie chciał po prostu, żebyśmy rozwinęli, bo może my poszliśmy w dobrym lub w złym kierunku, może nie o to chodziło tym młodym ludziom, którzy się do nas zgłosili, ale chcielibyśmy tu im dać po prostu taki zastrzyk inspiracji, żeby to oni mogli tutaj też tworzyć swoje takie programy, swoje pomysły i moglibyśmy tutaj po prostu, i oczekujemy tego, żeby dali nam jakby Feedback. odpowiedź, czy o to im chodziło, czy może powinniśmy to ugryźć z innej strony jeszcze. Tak, I to jest. ja jestem otwarty, więc możecie pisać do mnie czy do Sylwii. Jesteśmy Tak, cały czas ze ja. sobą w kontakcie, wymieniamy się cały czas pomysły. Moja tablica korkowa wypełniła się 9 nowymi tematami, które są jeszcze Ja ze mam sobą. wszystko w głowie, słuchaj, jestem takim geniuszem, że mam wszystko w głowie i wszystko A mi tu potem nie takie śpisz po mam. nocach, nie? Więc Słuchaj, ja więc. nie śpię, bo po prostu jestem tak nakręcona ostatnio i dlatego właśnie No to jakaś tak mi higiena daje. umysłowa musi być zawsze wprowadzona, bo my też mamy, wiesz, taki, wiesz, moment, kiedy po prostu jest Musimy przesycenie. się, tak, musimy się po prostu ładować. No, ładować baterie. No, Dobra. dzisiaj już idziemy właśnie w kierunku ładowania własnych baterii. I dzięki, że wytrzymaliście jakby do tego momentu, albo nie wytrzymaliście i chcecie sobie odsłuchać to potem. Więc nie wiem, po co to mówię. Ale fajnie, że byliście. Ale się nakręciliśmy dzisiaj pozytywnie, prawda? To Tak, chyba o to tak. chodzi, że musimy się nakręcać pozytywnie, że nieważne, czy ktoś chce nas dłużej, czy mniej oglądać, ale żeby coś wziął z tego dla siebie i żeby to mu się No przydało w i swoim szczególnie, życiu. żebyśmy my też wzięli po prostu, bo też to robimy dla siebie. My się cały czas, wiesz, poczkujemy, nie? Bo to wiesz, to cały czas, wiesz, taka neurogeneza u nas następuje cały czas No, przez tych naszych każda nowa interakcjach. rzecz zawsze buduje nowe Połączenia. połączenia pomiędzy neuroprzekaźnikami, tak? Nie, Więc neuroprzekaźniki to zupełnie coś innego. O tym też kiedyś porozmawiamy, no. ale bo neuropsychologia jest moim też ulubionym tematem, ale to nie na dziś. No. Będziemy tutaj kończyć i pozdrawiam Was serdecznie. Aspi Zaklinaczka, Miki Little Aspi. Wow, długo, 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 ale piszcie do nas.
nie bójcie się pytać No, ja też o pomoc. czekam na wasze pytania i czujcie się swobodnie do wyrażania też własnych jakichś obaw w komentarzach, czy Możecie sprzeciwów, pisać, czy... możecie nas po prostu, możecie się z nami nie zgadzać, możecie tam pisać, co chcecie. To będzie dla nas zawsze jakaś informacja zwrotna. Oczywiście Dzięki z temu, zachowaniem kultury osobistej, nie? oczywiście, ale wiesz, co chodzi? Bądźcie naturalni, nie wstydźcie się po prostu być. Może pokażecie z siebie też od tej strony, jak wy piszcie po prostu wszystko, co wam się wydarzyło i też chcielibyście po prostu do tego wrócić i opowiedzieć tam, jak się czuliście wtedy. Czat. Więc życzę wam miłego dnia Nawzajem. i bywajcie dobrze. Bye. Na razie.